15 września. Gospodarstwo rolne Tomasza Stanka. Dzień jak co dzień, czas na zbiór cebuli. W dniu dzisiejszym akurat zbierana jest cebula Iroko. Cebula Iroko jest odmianą w typie południowym z domieszką typu Risburgera, co powoduje, że cebula ta poprawia swoje zdolności przechowalnicze, przez co może być przechowywana w skrzyniopaletach przez okres 7-8 miesięcy. Najważniejszą jej cechą jest wysoka tolerancja, a wręcz można mówić o odporności na fusarium i różową zgniliznę korzenia cebuli. Jak widać, plonotwórczo cebula Iroko na załączonym obrazku spisała się znakomicie na glebach, na których fusarium jest już rzeczą, niestety, jest codziennością. Widać bardzo wysoka obsada, wysoki plon. Co jest najważniejsze, cebula Iroko to nie tylko wysoki plon, to nie tylko dobra łuska, to nie tylko produkt na obieranie, ale również do przechowania na łuskę. No i przede wszystkim przy sortowaniu o wiele mniej pracy, o wiele więcej można poświęcić czasu na inne prace, jak na sortowanie. Widać, że można przyspieszyć robotę, przyspieszyć ilość cebuli. Cebula fuzaryjna praktycznie się nie zdarza. No jest to bardzo dobra zaleta. Cebula Iroko polecana na gleby z problemami fuzaryjnymi, dostępna u naszych dystrybutorów.